To jest nasze łóżko. Będziemy na tym, pod mostem, przy tam się w tym łóżeczku spać razem. Ja i Piotr. Okej, mamy zielone światło. Jedziemy. Jedziemy do Londynu. Po raz kolejny w tym tygodniu, tak? W ciągu 3 dni kolejny wyjazd do Londynu. Tym razem na konferencję, na kongres 60 milionów. Będzie na pewno bardzo ciekawy, udany event. Są ludzie z Barnsley, znaczy to jest taxi woman. Cześć. Cześć. Idzie przystojniak. Gotowe? Wszystko masz? Oczywiście. Pięknie, waliza jest, buty są białe. Frąckowiak będzie zadowolony. A to co, dla kogo to jest? Dla ciebie. Dla mnie? Dziękuję ci za piękną mężę. No co ty. Ja wam życzę wspaniałego wypoczynku w Londynie. Okej, to jest nasza baza. Jest żarło, jest piciu. Jest piciu drugi. Jest kawka. Czyli Peter. A tu jest nasza jazda w aucie. Zobaczcie, co my tu wieziemy. Wow. 3 godzina podróży z Piotrkiem w bardzo sympatycznym towarzystwie i rozmawiamy o bardzo ciekawym temacie, o tym, co Piotrek z Kingą, z jego żoną, właśnie planują zorganizować, zrobić konkretny serwis dla ludzi. Z czym? Z jakim problemem, Piotrek? Problemem związków i relacji między ludźmi. Chcielibyśmy pomagać parom, które mają problemy w relacjach, bazując na własnym doświadczeniu i tym, co udało nam się w naszym własnym związku, problemy, które udało nam się pokonać. Świetnie, to jest naprawdę bardzo interesujący temat, bo sam też doświadczam w małżeństwie przeróżnego rodzaju sytuacje w relacjach i trzeba je rozwiązywać na co dzień. Umiejętność rozwiązywania tego to nie jest taka oczywista, to trzeba sobie wyrobić, trzeba nad tym pracować i trzeba mieć środowisko, gdzie można wypracowywać właśnie tę umiejętność. I Piotrek z Kingą już sprzedali mi dzisiaj to, że ten serwis, który będą oferować, to jest coś na pewno dla mnie. Coś, co na pewno, z czego na pewno będę korzystał. Także chciałem o tym już powiedzieć dzisiaj, że coś wspaniałego powstaje na horyzoncie tutaj w Barnsley. Hipster Piotrek i hipster ja. Dlaczego? Bo spożywamy hipsterskie drinki. Bardzo fajnej restauracyjce. Idziemy sobie prosciutto. Tu jest Peter. Cześć. Peter i ja ubieraliśmy się w parku, ale nie jesteśmy bezdomni. Polska ambasada. Okej, jesteśmy już w ambasadzie. Zaczyna się. Już po części oficjalnej, ale krawata jeszcze nie zdejmujemy, dlatego że za chwilę będziemy mieli bankiet. Kochani, właśnie jestem tutaj. Tak, oczywiście nagrywamy, bo to jest do mojego kraju. Więc witamy się z Anią Białouz-Gryfis, z którą, kochani, ewenement. Nagrywaliśmy podcast. Ile razy, Ania? A trzy. Jesteś mi przyjaciółmi. Tak. A tak w ogóle to widzimy się pierwszy raz. Dokładnie, na żywo. Wspaniale. O, zdjęcia nam zrobili. Więc ze mną Norbert, Norbi, mogę tak mówić? Oni tak mówią w szkole i tak i tak się tak mówili. Przyjechał tutaj, ponieważ zobaczył vloga. Vloga twojego? Co cię zachęciło? Szczerego vloga. Szczerego vloga. Szczerość. Szczerość. Naturalność. Kurde, piąteczka. Zacząłem promować ideę kongresu 60 milionów. Mówiłem już o tym wtedy, że ten kongres odbędzie się w Londynie w okolicach maja. No i właśnie dzisiaj nadszedł ten dzień. Dzisiaj został otwarty tenże kongres. I to jest świetne, że zjechało się tutaj
kilkaset Polaków z różnych części Wielkiej Brytanii, z różnych części Europy i z różnych części świata. Mamy ludzi z Australii, mamy ludzi ze Stanów Zjednoczonych, mamy ludzi z Polski, mamy ludzi z Wielkiej Brytanii, no po prostu zewsząd. I wspaniałą rzeczą jest to, że no oczywiście, tak, to co ja cenię najbardziej, czyli to co cenię w Business Cafe, to co cenię, to co czuję, że jest moją misją, to jest właśnie to, żeby pomagać ludziom doświadczać siebie nawzajem, pomagać ludziom doświadczać fajnych, bliskich relacji i takie spotkania w takich fajnych miejscach, jak tutaj na przykład, pomagają w tym, żeby ludzie czuli się ze sobą dobrze, czuli się, no, że mają wsparcie w sobie, że mogą porozmawiać na każdy temat. Tak! Pani, za 60 milionów ze wspaniałymi ludźmi z Rzeszowa, z Polski, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, wspaniali ludzie. Cheers! Pogubiliśmy się, idziemy gdzieś w jakimś kierunku, nie wiadomo w jakim. Ten gość prowadzi. Ten gość jest nawigatorem, a ten tyły. Ja się zgubiłem. Zabezpiecza tyły.